Dobry, witam Państwa. Dzisiaj moimi gośćmi są Anna Giniewska, aktorka, reżyserka i producentka wydarzeń muzycznych i Sylwester Ostrowski, szczeciński muzyk i jazzman. Witam witamy Państwa. Bardzo serdecznie. Witamy. Spotykamy się przed świątecznym koncertem dla Kenii w Kościele Mariackim w Chojnie. W koncercie wezmą udział również zaproszeni goście. Będzie też gość specjalny, profesor Jerzy Sieńko, chirurg onkologii. A cały zysk z koncertu zostanie przeznaczony na rzecz najbiedniejszych dzieci mieszkających w kenijskim buszu. Drodzy Państwo, ja nie będę ukrywać, że do Chojny sprowadziła mnie przede wszystkim ciekawość. Grudniowy koncert charytatywny dedykowany dzieciom z Kenii jest dość, jak dla mnie, nietypową inicjatywą, zwłaszcza, że wokół nas mnóstwo problemów takich wydawać by się mogło bliższych. Czasy ciężkie, w kraju drożyzna, inflacja, nasi rodacy borykają się z brakiem środków do życia, gigantycznymi opłatami. Tuż za naszą granicą trwa ciągle wojna, mam na myśli oczywiście Ukrainę. I nie jeden z widzów może sobie pomyśleć, że jednak koszula powinna być bliższa ciału. Zapytam tak przekornie, skąd pomysł na pomoc Afryce i dlaczego właśnie Kenia, Pani Aniu? Ja pierwsza, tak? No, bo bliscy są ludzie i wszędzie tam, gdzie są ludzie, którzy chcą działać i rozpalają ten ogień współbycia, tam jesteśmy. I takim zapłonem, zapalnikiem są dwie osoby w Chojnie. Jest to pani burmistrz Barbara Rawecka i Sylwia Janiak-Wel-Kubiak. I to jest taki nasz, taki bliski tutaj zapalnik, a wszystko wzięło się od Sylwka. Skąd Kenia u nas? Skąd Afryka? Skąd Kenia, panie Sylwku? Nie bliższa koszula ciału, dlaczego nie koncert dla Ukrainy? Zrobiliśmy koncert dla Ukrainy. Był również. Bardzo dużym wydarzenie, wakacje. Wspieraliśmy muzyków z Ukrainy, którzy obecnie są na froncie. Zebraliśmy dla nich pokaźną sumę i tak oddaliśmy im hołd. Jak również zaprosiliśmy muzyków z Ukrainy, którzy mieszkają dzisiaj w Polsce, w Norwegii i w tej części Europy. Natomiast dlaczego dzisiaj Kenia? To tak jak powtórzę słowa Ani, po prostu tutaj w Chojnie są ludzie, którzy od lat jeżdżą na misję do Kenii. Sylwia jest tą misjonarką, która wiele lat spędziła w Kenii. I okazuje się, że mamy tych samych znajomych i te same instytucje wspieramy. Tak się zdarzyło, że ileś lat temu byliśmy w Kenii, w 2018 roku. Tak. Czyli dotknęliście Państwo z bliska? My byliśmy w tych samych szkołach, w tych samych slumsach, pomagaliśmy literalnie tym samym osobom. I gdy wspólnie doszliśmy do porozumienia, że okej, Kenia jest dla nas ważna, to postanowiliśmy ten koncert zorganizować. Niemniej jednak to pytanie, dlaczego dzisiaj w Chojnie i dlaczego Kenia, ono powinno być skierowane do Sylwii Jakubiak-Wel-Janiak. Na pewno też skieruję. Pani Aniu, Pani jest znana nie tylko ze swoich działań artystycznych, ale również z udziału w przeróżnych akcjach. W 2020 roku wzięła Pani na przykład udział, była Pani współorganizatorką zresztą akcji Dołącz do Szycia. Chodziło o szycie maseczek. Pani to taka społecznica z urodzenia, z wyboru, jak to jest? Tak, jestem społeczniczką i jestem z tego bardzo dumna, bo lubię pomagać ludziom, lubię z ludźmi być. I zawsze te wspólne akcje właśnie ta, czy Dołącz do Szycia, powodują to, że ludzie są razem. No, ja akurat w przypadku tej akcji, o której Pani wspomniała, współpracowałam z mieszkańcami gminy Maszewo, ze strażakami, z kołami gospodyń wiejskich, ze wszystkimi ludźmi, którzy razem chcą jakoś wlewać ten baśniowy element w szarą rzeczywistość, nawet w takiej trudnej sytuacji jak pandemia. Bo to nie było tylko szycie maseczek, to było wspólne bycie, no i jakby projektowanie tego naszego świata otoczającego. Czyli Pani blisko ludzi. Lubi Pani być blisko ludzi. Zawsze blisko ludzi. Drodzy Państwo, dzisiejszy koncert charytatywny patronatem objął marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i burmistrzyni Chojny Barbara Rawecka. Czy ten fakt wpłynął na przykład na Pani decyzję, że Pani bierze udział w tym wydarzeniu? Bo Pani jest na przykład stypendystką marszałka. W 2020 roku otrzymała Pani 15 tysięcy złotych za zrealizowanie własnego projektu artystycznego, który dotyczył historii wielu ważnych
kobiet. Ja cenię sobie synergię samorządu i społeczników, bo tylko w tej synergii możemy wspólnie coś razem zrobić. Cieszę się, że Urząd Marszałkowski wspiera takie inicjatywy. Myślę, że Pomorze Zachodnie na to zasługuje po prostu. Panie Sylwku, jakie koneksje Pana tu sprowadziły? Mnie osobiście najbardziej skłonił do tego koncertu Olgierd, ale inny. Niegeblewicz, a Kustosz, który właśnie widzę, którego że... widzimy na horyzoncie. Tak, właśnie widzę, pomagać. Że przyjechał razem z Marcinem Przepiórą. I faktycznie Olgierd Kustosz zadzwonił do nas i nas do tego pomysłu namówił pan wicemarszałek. I w sumie, gdyby nie Olgierd Kustosz, nas by dzisiaj tutaj nie było, bo to on nas z panią Sylwią spotkał, a wtedy rozpoznaliśmy, że mamy te same kenijskie źródła i korzenie i dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy. Ja Sylwester Ostrowski. Ja jeszcze chciałbym przeprosić za mój głos. Rozumiemy, Ale w kościele jest dość chłodno. Jest chłodno, tak. Natomiast są rozgrzane głos. Serca, tak jak w Kenii jest najważniejsze. My mamy dzisiaj rozgrzane my serca. My zagramy tak gorąco, że będzie, że z tego minus 4 zrobi się plus 40. O, panie Sylwku, saksofonista jazzowy, który miał zostać marynarzem, z tego co doczytałam. Tak. Czy to jest trochę tak jak w piosence Krzysztofa Krawczyka? Chciałem być marynarzem, chciałem mieć tatuaże, podróżować, zwiedzać świat, pięknie żyć, garściami życie brać. No, tatuaże miał mój tata, który był marynarzem, a ja z tej piosenki mam wszystko, co pozostałe. Czyli garściami bierze pan życie, zwiedza pan świat. Garściami żyje. Tak jest, dokładnie. Aż stracił głos, tak pięknie. Akurat dzisiaj na chwilę przed państwem przyjazdem. Ale może jakoś to się da wyciągnąć na edycji. Proszę państwa, powiedzcie mi jeszcze, czy waszym zdaniem artyści mają wpływ na porządek świata? Pani Ania. Dobrze. Ja myślę, że w ogóle sztuka wpływa na otaczającą rzeczywistość i jest na pewno platformą do realnej zmiany i myślę, że też można śmiało powiedzieć w obowiązku artysty jest działanie na rzecz otaczającego świata, no bo sztuka jest poza wszelką polityką i ona powoduje to, że jesteśmy razem i że, no, tak jak powiedziałam wcześniej, we wcześniejszych wypowiedziach, zmieniamy tą rzeczywistość na lepszą, drodzy państwo. Optymistka Anna. Sylwester. Realista Sylwester. Realista. Zapraszam. Dlatego Ania, my się tak uzupełniamy. Ania jest cudowna i wspaniała. Ja jestem troszeczkę starszy i mam może o kilka lat większe doświadczenie, więc jestem bardziej realistą i zgadzam się ze wszystkim, co Ania powiedziała, dodając tylko, że chcielibyśmy, żeby tak było. Jak byłem w wieku Ani, też tak myślałem, że sztuką i kulturą można zmienić świat na lepsze. Dzisiaj uważam, że to jest nasza misja i fajnie by było, gdybyśmy mogli zmieniać świat na lepsze. Słuchajcie, Niemniej jednak wciąż wierzę, że warto próbować. Promować dobro, piękno. I chociażby takie koncerty jak dzisiaj w mroźnej hojnie, koncert dla Kenii ze znakomitą Doreen Lynn Lyles, która non-stop tam się rozśpiewuje, ja ją cały czas słyszę. Pięknie słyszymy, tak. Dobiegają do nas te dźwięki. Moi drodzy, powiedzcie mi jeszcze, co możemy zrobić, żeby uczynić ten świat lepszym. Oprócz takich spotkań jak dzisiaj, czy jeszcze coś artyści mogą zrobić? Ja w ogóle myślę, że ludzie, żeby byli sobą, żeby poszukiwali jakiejś takiej drogi do własnej prawdy. No i takim miłym akcentem, żeby to dobro, jeśli już je odnajdą, żeby się nim dzielili. Ja myślę, że tak biblijnie, jak chcesz zmienić świat na lepsze, zacznij od siebie. Czyli jeśli ty będziesz lepszy każdego dnia, bardziej starannie wykonywał swoje obowiązki, to staniesz się lepszy i przez to będziesz zmieniał wokół siebie swoją rzeczywistość, która potem może zmienić kolejne osoby na lepsze i po prostu warto działać, nie poddawać się i działać na rzecz czegoś, a nie przeciwko czemuś. Moi drodzy, mnie nie pozostaje nic innego, jak życzyć wam udanego koncertu. Czyńcie świat lepszym, bo jak wiadomo, muzyka łagodzi obyczaje i powoduje, że trochę się człowiek uspokaja, poprawia się samopoczucie, podobno muzyka też uszlachetnia, a dziś potrzeba nam wielu szlachetnych ludzi, którzy dorzucą cegiełkę
na pomoc dzieciom z kenijskiego buszu. Dziękujemy bardzo i liczymy na to, że następnym razem będziemy w Stargardzie. My również na to liczymy, że to wy przyjedziecie do nas, a nie my do was. O, możemy się doczekać, żeby przyjechać do Stargardu. Tak bardzo jest. Serdecznie dziękuję. Ania Gniewska, aktorka, reżyserka, była moją gościniną, teraz to się mówi tak ładnie. Gościną. I Sylwester Ostrowski, szczeciński muzyki jazzman. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Autentyczne afrykańskie maski. Cena wywoławcza to 300 zł. Mężczyzna pięknie, a kobieta powiedziała, że da 600. No i jak tak? 600 zł Jasia. 600 zł po raz pierwszy, 600 zł po raz pierwszy, 600 zł po raz drugi, 600 zł po raz trzeci. Strzelamy! Dobrze, dobrze. Dziękuję, Pani jest wspaniała. Dziękuję.